Mamy przed sobą Jacka Czachora, zawodnika Orlen Teamu, kierownika załogi. Ostatnio byliście na rajdzie Sardynii, ukończyłeś na 11 pozycji, straciłeś chyba tą trzecią na rzecz Komy niestety. Mam nadzieję, że walka się będzie toczyć aż do rajdu Faraonów. Będziesz walczył? No ja na pewno nie odpuszczę, nigdy nie odpuszczam. W tamtym roku w Egipcie mi bardzo ładnie poszło, kosztem mojego kolegi z zespołu, bo zająłem drugie miejsce w klasyfikacji później końcowej. No teraz jestem czwarty. No Mark Koma przy normalnej mojej jeździe i jego to nie jest do pokonania, ale to jest motorsport i wszystko się może zdarzyć. Cieszę się, że nad innymi zawodnikami z tyłu wyrobiłem sobie taką przewagę, że bez żadnego powinienem problemu, jak nie będę miał problemów z motorem, powinienem się obronić. Także ja tutaj się będę bardziej skupiał na sobie i na treningu na Dakar i na rywalizacji z tymi zawodnikami, no bo u nas w sporcie Mark Koma jest poza zasięgiem. Próbuję z nim walczyć teraz w tej chwili Cyril Depre, ale też wychodzi to ze skutkiem takim, że przegrywa. No, on się, Koma właściwie ściga się sam ze sobą. Jeden zawodnik jest tylko, który mu dorównuje, to jest właśnie Cyril Depre. Reszta zawodników zdecydowanie od tej pary odbiega. A powiedz, bo gościmy Marka Komę również na Verva Street Racing. Będzie się ścigał z wami. Jak oceniasz szansę generalnie Orlen Teamu motocyklowego versus właśnie takie sławy? Znaczy, tutaj na tym wyścigu nie mamy żadnych szans, bo my będziemy jechali swoimi motorami, swoimi Dakarówkami, a koledzy będą jechali na motocyklach Supermoto, to po ulicy jest w ogóle bez żadnej szansy, ale spróbujemy, żeby to był taki show, ciekawy wyścig. Ja wczoraj jeździłem na motocyklu tym Supermoto, to tutaj na prostej miałem 150 na godzinę. Wyhamowanie tego motocykla jest fajne i robi to wrażenie. Szkoda tylko, że jest to tak kręte i są pasy, bo akurat na motorze to przeszkadza. Zobaczymy, no mamy taki przejazd, tu jest głównie te całe spotkanie, to jest spotkanie z kibicami. Ja jestem warszawiakiem, w tamtym roku nie miałem takiej możliwości, żeby tutaj być, tylko na samym końcu przyjechałem po rajdzie Brazylii, a teraz jestem cały dzień, rozdałem już mnóstwo autografów, spotykam moich starych znajomych, także to jest fajna impreza w centrum Warszawy. Na razie pogoda dopisuje, mam nadzieję, że w czasie wyścigu też nie będzie padał deszcz, bo wtedy to już będzie dla nas katastrofa, bo jedziemy na oponach terenowych. Ale dla mnie jako sportowca ważniejsze jest to spotkanie właśnie, żebym mógł porozmawiać z kibicami, żeby mogli mnie zobaczyć, bo zawsze jestem w kasku. Już ta dalsza część, nazwijmy to sportowa, to już jest taka zabawoska. To nie jest taki prawdziwy wyścig, tylko takie przejechanie się naszymi motorami. A powiedz, bo tutaj mamy mnóstwo sprzętów, pojazdów, no, które nie da się tak na co dzień zobaczyć jednak ich. Czy coś zwróciło twoją szczególną uwagę? Coś, jakieś dyscypliny sportu cię też kręcą bardziej niż motocykle? Nie, no motocykle są na pierwszym miejscu, to bezwzględnie. Tutaj przerażający jest huk samochodu z naprzeciwka, co odpala Tomek Kuchar. To jest samochód z NASCAR. No, niesamowicie głośno chodzi. Śmiejemy się tutaj z kolegami, że powinien przyjść taki człowiek z Włoch, który nam sprawdza głośność. To ja myślę, że tutaj jest ze 150 decybeli. No, to są samochody, gdzie tak naprawdę normalny kibic ich nie widzi, tylko widzi, jak jeżdżą, a tutaj można podejść, porozmawiać, spytać się o osiągi, popodziwiać te samochody i przede wszystkim porozmawiać z właścicielami tych samochodów, którzy najlepiej wiedzą, co powiedzieć. A powiedz, przygotowania do Dakaru 2012 już pewnie rozpoczęte. Czy jest jakiś cel, który chcesz osiągnąć w tym rajdzie? No, przygotowania podzieliłem na dwa etapy. Jeden etap to był te pierwsze półrocze, czyli razem z Dakarem. Później ciągnąłem sezon. Dosyć dobrze pojechałem w trzech zawodach, czego efektem jest na razie czwarte miejsce. Teraz jest wakacje, nie mamy rajdu Brazylii. Tutaj będę chciał podleczyć się. Chodzi o dentystów, chodzi o wszystkie badania, bo chcę się dobrze przebadać, czy jestem zdrowy, już nie jestem najmłodszym zawodnikiem. Druga rzecz, dieta, już jestem na tej diecie, chcę schudnąć. Nie udało mi się to w tamtym roku, bo cały czas jeździłem w zawodach. Nie mogę jeździć w zawodach i nie jeść, a wygląda to tak, że jak jadę na zawodach, to tam jem mało, ale jak przyjeżdżam,
wyjeżdżam z zawodów, jem strasznej ilości, tak mi się chce jeść. I miałem problem, bo często miałem te zawody. Teraz już jakoś postarałem się, że jem mniej, już mnie tak nie ciągnie do jedzenia. I od sierpnia chciałbym pobiegać, bo na razie raz w tygodniu z żoną sobie biegamy. Pobiegać, myślę, że zrobić kondycję na Egipt i później dalej ciągnąć już tylko jazdy na motocyklu w Maroku, bo tam jest jeszcze w miarę możliwie bezpiecznie, że można trenować i na pewno grudzień będziemy jeździć na motocyklu i biegać. A jaki cel w rajdzie Dakar? Jakieś miejsce, które chciałbyś osiągnąć? Zawsze sobie podnosiłem poprzeczkę, no, ukończyłem tych rajdów 11, 11 razy startowałem. Także zawsze powtarzam, że najpierw trzeba być na mecie, żeby ten cel osiągnąć. Druga sprawa jest taka, że tutaj byłem 20, później 16, teraz byłem 11. No, najwyższa pora, żebym wbił się do tej pierwszej dziesiątki. Jestem najstarszym zawodnikiem, który teraz był w pierwszej 20. Gratulujemy i życzę wytrwałości w diecie. Dziękuję bardzo. Dzięki.